Polska A. Electrolux. Klasa A. Zapraszam. Media Expert. Zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, wielkie laptopy, smartfony Chiny i AGD. Wielka Japonia. Ale Chiny większe. A do tego wielka bezpłatna dostawa do ponad 400 elektromarketów. Włączamy niskie Saska ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Warszawa. Zgrzytali na niego zębami. Dalej Janka Witka pobiegi w Lasaskiej Kępie, parafia Moherowa katolicka, rzymsko-łacińska, rzymsko-katolicka Janka Witka i na Lubelskiej Dworze Przy Wschodnim pod Pałacem Stalina pobiegi, sport, bicia, u Moherowych biją się, kłócą. Jedni sukcesy pil, polskich zawodników. Kręci, 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 jeden, drugi, trzeci, czwarty, tak drugi, i leci. I Samba chciałby tańczyć. Jeszcze dalej! Emocje, których nie możesz przegapić. Jest przewaga niemal długości łodzi. Dalej Polski, dalej do przodu. Postrzegajcie, równo, rytmicznie, wstępem. Magazyn sportowy w Polskim Radiu 24. Codziennie o 21.06. Ostrobramska, witamy, zapraszamy. Autopromocja. Minęła 21. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Zawalił się wiadukt drogowy we Włoszech, trwa akcja ratunkowa. Komisja Europejska uważnie przeanalizuje odpowiedź z Polski na zalecenia dotyczące rządów prawa. Rosja na razie nie wznowi bombardowań pozycji dżihadystów w syryjskim mieście Aleppo. Przed mikrofonem Robert Kawka. Jedna osoba zginęła, a cztery zostały ranne w wyniku zawalenia się wiaduktu na drodze krajowej w Lombardii na północy Włoch. Ratownicy nie wykluczają, że pod rumowiskiem mogą być inne pojazdy, które znajdowały się na drodze w chwili, gdy runął wiadukt. Do wypadku doszło na drodze Mediolan lekko w rejonie miasta Brianza. Przyczyny nie są znane. Wśród rannych jest troje dzieci. Do szpitala także trafił kierowca tira, którego pojazd runął wraz z zawalonym wiaduktem. Są obawy, że tir mógł przygnieść także inne samochody. Wszystko wskazuje na to, że pierwsze ekshumacje ciał ofiar katastrofy smoleńskiej rozpoczną się w połowie listopada. Rodziny, które się z tym nie zgadzają, nic nie wskurają, składając zażalenia, tłumaczy Ewa Bialik, rzecznik prasowa Prokuratury Krajowej. Prokuratura działa na podstawie kodeksu postępowania karnego. Precyzyjnie kodeks ten uregulowuje możliwość dopuszczenia złożenia zażalenia na postanowienie i nie dopuszcza złożenia zażalenia na postanowienie o zarządzeniu ekshumacji. Rzecznik praw obywatelskich w swoim piśmie błędnie odwołuje się natomiast do przepisów prawa cywilnego, administracyjnego. Bo rzecznik praw obywatelskich oświadczył w liście do zastępcy prokuratora generalnego, że rodziny, które nie wyrażają zgody na ekshumację bliskich, mogą złożyć zażalenia na decyzję prokuratora. Adam Bodnar odpowiedział w ten sposób na apel krewnych niektórych ofiar katastrofy smoleńskiej. Tymczasem biskupi polscy dopuszczają możliwość ekshumacji ciał ofiar katastrofy. Rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ksiądz Paweł Rytel-Andrianik mówi, że jedynym uzasadnieniem takiego działania jest brak możliwości dojścia do prawdy inną drogą. Jedyną przyczyną, dla której ekshumacja ofiar katastrofy smoleńskiej byłaby moralnie usprawiedliwiona, może być wyraźna i obiektywna potrzeba wynikająca z dążenia do poznania prawdy, przy jednoczesnym braku możliwości zastąpienia tej czynności innymi środkami dowodowymi. Współczujemy wszystkim rodzinom, które straciły swoich bliskich pod Smoleńskiem. Wskazując jako warunek ekshumacji brak możliwości zastąpienia tej czynności innymi środkami dowodowymi, rzecznik przypomniał, że bezpośrednio po katastrofie nie przeprowadzono w Polsce sekcji zwłok żadnej z ofiar, a przeprowadzone do tej pory ekshumacje wykazały nieprawidłowości dotyczące pochówku kilku ciał. Dodał, że Kościół sprzeciwia się zarówno wykorzystywaniu katastrofy smoleńskiej dla celów politycznych, jak i jego marginalizowaniu oraz ewentualnemu unikaniu odpowiedzialności przez winnych tej tragedii. Komisja Europejska uważnie przeanalizuje odpowiedź z Polski na zalecenia dotyczące rządów prawa. Pod koniec lipca Bruksela rekomendowała rządowi podjęcie działań naprawczych w sprawie sporu konstytucyjnego, opublikowanie zaległych orzeczeń Trybunału i stosowanie się do nich. Warszawa te zalecenia odrzuciła, tłumacząc, że ich spełnienie wiązałoby się z naruszeniem prawa. Szczegóły Beata Płomecka.
Komisja Europejska mówiła dziś niewiele. Jej rzecznik Margaritis Skinas potwierdził, że odpowiedź z Warszawy nadeszła, że komisja oceni sytuację w Polsce we właściwym czasie, choć nie powiedział kiedy i nie chciał też mówić o ewentualnych kolejnych decyzjach. Na tym etapie nie będziemy spekulować na temat możliwych kroków. Musimy mieć czas, by uważnie przeanalizować odpowiedź z Polski. W liście do komisji rząd napisał, że część rekomendacji jest bezprzedmiotowa w związku z nową ustawą o Trybunale. Podkreślił też, że komisja nie ma kompetencji, by oceniać zgodność polskich ustaw z konstytucją. Wraz z publikacją rekomendacji komisja pod koniec lipca przeszła do drugiego etapu tzw. procedury kontroli praworządności. Zignorowanie jej zaleceń może zakończyć się wnioskiem o nałożenie sankcji, włącznie z odebraniem głosu na unijnych posiedzeniach ministerialnych. Ale do tego potrzebna jest jednomyślność wszystkich krajów. Węgry już zapowiedziały, że takiego wniosku nie poprą. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Rosja na razie nie wznowi bombardowań pozycji dżihadystów w syryjskim mieście Aleppo. Według Władimira Putina działania wojenne w tym rejonie są niecelowe i mogą zaszkodzić opuszczającym strefę konfliktu zbrojnego cywilom. O zgodę na wznowienie bombardowań poprosiło prezydenta Ministerstwo Obrony. Eksperci Sztabu Generalnego Federacji Rosyjskiej uzasadnili swój wniosek koniecznością jak najszybszego rozprawienia się z dżihadystami, którzy strzelają do cywilów i żołnierzy syryjskich armii. Przy tym eksperci resortu twierdzą, że działania zbrojne w tym rejonie podjęli także bojownicy tzw. umiarkowanej opozycji. Prezydent uznał za niecelowe wznawianie ataków lotniczych na Aleppo, oświadczył dziennikarzom. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow dodał on, że Władimirowi Putinowi zależy na przedłużeniu przerwy humanitarnej, która obowiązuje w tym rejonie od 18 października. Jednocześnie ostrzegł, że Rosja jest gotowa w każdej chwili, jeśli zaistnieje taka konieczność, uderzyć w terrorystów wszystkimi dostępnymi środkami. Według Pieskowa Moskwa może podjąć taką decyzję bez wcześniejszego uprzedzenia w zależności od sytuacji w Aleppo. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Prognoza pogody. Wracamy do kraju. Sobota będzie pochmurna z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady, na północnym wschodzie kraju możliwe burze. Na termometrach od 7 stopni na wschodzie do 11 na zachodzie. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, a nad samym morzem porywisty. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Reklama. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Rozdajemy frugo mocno owocowe. Kup pralkę Slim Hotpoint klasa A+++ za 1399 zł i odbierz 90 butelek frugo. Saturn. Technologia tak ma. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 400 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny, Media Expert. To była reklama. A to jest, bo cały czas trwa wieczór na antenie Polskiego Radia 24 na naszym zegarze już dokładnie 7 minut po godzinie 21. Mariusz Gzyl, kłaniam się, witam Państwa serdecznie. Nasz program wieczorny potrwa aż do północy i mam głębokie przekonanie, że Państwo zechcą właśnie z nami spędzić ten wieczór, tym bardziej, że nie brakuje dziś tematu dotyczącego sportu. 26 października przed 4 laty i 28 października. Dziś umarł król. Niech żyje król, tyle że tu król nie miał zamiaru umierać. Król jest jeden, prezes PZPN Zbigniew Boniek, o czym zapewne w audycji w magazynie sportowym Cezarego Gurjewa. Sport w Polskim Radiu 24. Dobry wieczór, witam Państwa. Rozpocznę od meczów 14. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. W zakończonym spotkaniu Piast Gliwice pokonał Termalikę Nieciecza 2-1, a od 20.30 Korona Kielce walczy z Legią Warszawa. W tej chwili 38. minuta spotkania i Korona prowadzi 2-1. Zbigniew Boniek nadal będzie prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej. W głosowaniu podczas walnego zgromadzenia sprawozdawczo-wyborczego dotychczasowego szefa piłkarskiej centrali poparło 99 delegatów. Jego rywal Józef Wojciechowski otrzymał 16 głosów, ale wcześniej opuścił obrady, bo nie podobał mu się sposób głosowania za pomocą elektronicznych maszynek. W tej chwili chcę powiedzieć, że w tej formule
elektronicznej formule głosowania ja uczestniczył nie będę, ani teraz, ani kiedykolwiek. Wszyscy pracownicy, działacze, delegaci związków wojewódzkich, klubów są tak bojaźliwi, że przecież chyba państwo przerwali, jak to się działo w prasie w ostatnim czasie, ale co się dzieje w ogóle. O decyzji Wojciecha Józefa Wojciechowskiego popierającego Radosław Majdan. Już pomijam samą transparentność głosowania poprzez maszynki, ale chociażby zwracam uwagę na to, jeżeli są naciski od prezesów związków, a obok siebie mają swoich delegatów, na których mają niewątpliwy wpływ, to ci nie mają wyjścia. Jeżeli czują presję, muszą zrobić tak, jak nakazuje im, jak to się mówi, ich władza. Jeżeli prezes Boniek naprawdę wierzył w to, że jest tak mocnym kandydatem i tak dobrze podsumował te swoje 4 lata, to nie ma powodów, żeby się obawiać. To powinien się zgodzić na te karty, ale dlatego, że się obawiał, dlatego, że wie, że tak dobrze wcale nie było, dlatego, że wie, że jest bardzo dużo niezrealizowanych deklaracji, że ludzie gdzieś tam w ośrodkach w Polsce mają bardzo ciężki żywot, jeżeli chodzi o sport, o polską piłkę. Pierwsza liga praktycznie jest na skraju poza kilkoma klubami i tylko dlatego, że ktoś tam z nich dostał jakąś ciepłą posadkę, to ciągnął wózek w drugą stronę i tak było w wielu przypadkach. Zbigniew Boniek tak komentował wynik wyborów. Mam szacunek do pana Józefa za to, co w życiu zrobił, natomiast jeżeli ma się wokół siebie ludzie, którzy w życiu karmią się nienawiścią, a nie ideami, to tak to wygląda. Jest mi bardzo przykro, ale ja nigdy takiego systemu i takiego sposobu w moim życiu nie miałem. Zawsze jestem dostępny dla wszystkich, aczkolwiek mam swoje zdanie. Cieszę się, bo wszyscy zapowiadali, że będzie to cyrk. Natomiast okazało się, że społeczeństwo piłkarskie jest dosyć zjednoczone. Pan Józek miał 16 rekomendacji, dostał 16 głosów. Oczywiście nie wiem, czy to byli ci sami, mnie to absolutnie nie interesuje. Natomiast muszę powiedzieć, że jestem usatysfakcjonowany, bo wydaje mi się, jakbyśmy sięgali historią do polskiej piłki, to rzadko się zdarzało, żeby po 4 latach, chyba raz tylko w przypadku Michała Listkiewicza tak było, że był jednym kandydatem, ale zawsze kto wychodził z tego związku, to miał połamane nogi. Jestem człowiekiem, który w piłce coś zrobił, jestem znany w piłce, znają mnie na całym świecie i wyjść z połamanymi nogami z prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej na pewno by mi w życiu przeszkadzało. Dlatego uważam, że następne 4 lata, ostatnie 4 lata, wszyscy mogą być spokojni, że pójdziemy dalej w tą samą stronę. Zbigniew Boniek mimo wszystko był zdecydowany faworytem, co potwierdza Tomasz Hajto. Jeżeli w ostatnich wyborach na Zbyszka głosowało 66 kandydatów, a teraz został 99, to przekonał do siebie nawet tych, którzy byli przeciwko niemu. To wydaje mi się, że to samo przecież się mówi. Po drugie, na pewno nie pomogło wyjście pana Wojciechowskiego z tych wyborów, bo to wyglądało troszeczkę dla mnie co najmniej dziwnie. A co to oznacza dla polskiej piłki, że Zbigniew Boniek przez kolejne 4 lata będzie rządził? Wiele rzeczy zostało zrobionych bardzo dobrze, także nie można dzisiaj mówić, co się stanie za 4 lata, tak? Nie przewidzimy losów takich w przyszłości. Ja oczekuję, że cały czas będzie się polska piłka rozwijać, że będziemy o to dbać. Tutaj nie chodzi o czyjeś prywatne zdanie, tylko o dobro polskiej piłki, tak? A wiadomo, że dalej jesteśmy daleko za Europą. Patrzymy pod kątem piłki młodzieżowej, jak się ona rozwija, patrzymy na reprezentację. To dwie najważniejsze rzeczy, na które będziemy spoglądać? Reprezentacja zawsze napędza koniunktury. I niejednokrotnie kamufluje też rzeczy, które nie są zrobione i nie dociągnięcia. Więc czekam i oczekuję, co będzie z grupami wszystkimi tymi młodzieżowymi U16, U17, U18, U19, U21. Tak? Bo ja uwierzam, że tam jest wiele jeszcze do poprawy. Z Tomaszem Hajto rozmawiał Tomasz Kowalczyk. Broniąca tytułu Agnieszka Radwańska pokonała Czeszkę Karolinę Pliszkową 7-5-6-3 w meczu grupy białej tenisowego turnieju Masters i awansowała do półfinału. Kolejną rywalką w Singapurze będzie jutro reprezentująca Niemcy liderka światowego rankingu Angelika Kerber. O tym spotkaniu nasz ekspert Wojciech Fibak. Myśleliśmy sobie bardzo pozytywnie, że Agnieszka spotka Angelikę w finale. Spotykają się w półfinale, ale to oczywiście sukces Agnieszki i tylko jedno troszkę spóźnienie to było po wspaniałym meczu. Pliszkowa, czyli wielki respekt Agnieszki, to się czuło. 4-2, wielka szansa na podwójne przełamanie na 5-2. Niewykorzystana przez Czeszkę. Agnieszka powróciła, wiadomo było, że drugi set będzie już tylko formalnością. Także wielki sukces Agnieszki, wielka radość, wielkie brawa. Półfinał Masters, kolejny wielki sukces. I teraz gra ze swoją przyjaciółką i w hali, uważam, to Agnieszka będzie faworytką. Właśnie bez słońca, bez wiatru, ta jej precyzyjna, delikatna gra będzie atutem. Ja postrzegam to może numerem 1 światowego rankingu, może Angelika jest w tej chwili najlepszą tenisistką na świecie, to dla mnie Agnieszka będzie w tym pojedynku faworytką. Przed nami w pewnym sensie polski półfinał, co potwierdza kapitan reprezentacji Polski Klaudia Jęsk-Ignacik. Tak, ja też bym określiła to dokładnie tymi słowami. Angelika reprezentuje Niemcy, ale mieszka w Polsce i dobrze mówi po polsku i ma rodzinę całą polską, więc jak najbardziej ja zawsze mówię, że ona jest Polką. Na pewno będzie to ciekawy mecz. Dzisiaj powiedziałabym, że faworytką w tym meczu będzie Angelika Kerber, która od
ostatnio bardzo dobrze radzi sobie w takich ciężkich meczach pod presją. Bardzo poprawiła mentalność. Kiedy jest na korcie, bardziej w siebie wierzy i Agnieszka będzie miała tutaj pole do popisu. Będzie musiała naprawdę być bardzo skoncentrowana i nie odpuszczać na centymetr, bo na pewno kiedy tylko Angelika poczuje, że gdzieś jest tam jakaś chwila słabości Agnieszki, to wykorzysta. Będzie to 12 pojedynek obu tenisistek. Pierwszy w tym roku. Ostatnie spotkanie wygrała Agnieszka Radwańska. Było to w ubiegłym roku w Pekinie. Polka ma korzystny bilans 6-5, ale Angelika Kerber wygrała w tym roku dwa turnieje wielkoszlemowe. Australian Open i US Open jest liderką światowego rankingu. Do tego trzeba także dołożyć srebro w czasie Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro. A z kolei Agnieszka Radwańska broni tytułu, jest wzorem dla wielu sympatyków tenisa. Na pewno tak, tym bardziej udowodniłam to, że nie trzeba być tak masywnie zbudowaną i ładować po 200 na godzinę, żeby wygrać turniej. Faktycznie tu udowodniłam nie tylko sobie, ale wielu innym doradzaczom, którzy wiedzą najlepiej na świecie, więc tak. W tenisie także jest potrzebny umysł, psychika, analiza. Myślę, że Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Instytut Matematyki na Ciebie czeka, no bo na korcie pokazujesz cuda, geometria kortu, jakbyś kreśliła, to jest imponujące. Skąd to się bierze? Chciałabym zdawać egzaminy na korcie, nie pisząc na papierze długopisem, tylko oceniając je po stylu gry, to faktycznie miałabym troszkę łatwiej. Profesorem już jesteś, bo przecież Muguruza powiedziała światu o tym. Już słyszałam to stwierdzenie kilka lat temu już i zaczęło się tak naprawdę od Penetty i od jej trenera, którzy nazywali mnie la profesora i naprawdę to już było lata temu i tak zostało, a że dziewczyna przyjaźnią się bardzo Włoszki i Hiszpanki, to chyba tak to przeszło i dla mnie to jest bardzo duży komplement i mogę być profesora przez całą karierę. Komplementy, tytuły poza kortem, mistrzostwo na korcie, wielki talent, ale też bardzo dużo pracy. W ostatnich latach często jest to mordercza praca, nad wszystkim czuwa trener Tomasz Wiktorowski. Więcej czasu poświęciliśmy na elementy, nad którymi uważaliśmy zawsze, że powinniśmy pracować i które przynoszą tak naprawdę niewiele procentowo punktów. 10, 12, 15 punktów, procent punktów w meczu. Ale to wystarcza, bo wystarczy, że zdobywa w takim ważnym momencie, jak my to nazywamy big point, tak? Czyli w tym momencie decydującym. I czasami taki punkt przeważa szale zwycięstw. I trzeba umieć zdobyć ten punkt, czyli mieć narzędzia, czyli na przykład wyjść z długiej wymiany w pewnym momencie nie krosem, tylko linią. Być w stanie zagrać serwis i zaraz potem pierwszą piłkę. To były elementy, które zawsze kulały i też nie będą dalej takimi wiodącymi elementami Agnieszki, ale musi umieć to robić. My żeśmy dużo czasu poświęcili na to, żeby te kilka punktów w meczu dodać. Będziemy to pielęgnować, żeby funkcjonowało również w następnym roku, ale powtarzam, baza, czy pewnie ja będę trenerem, czy może ktoś inny, zawsze baza była ta sama i będzie ta sama, bo Agnieszka przy swojej budowie nigdy nie będzie robiła tej większej części punktów, czy tej decydującej części punktów w sposób inny, chociażby taki, jak robią to duże dziewczyny. Wiadomo, że samo śledzenie wyników w internecie, czy nawet oglądanie przekazu telewizyjnego nie daje pełnego obrazu w tym, co się dzieje. Kibice, czy ludzie, którzy nie są blisko nas, nie mają pojęcia, co się dzieje w teamie, jak pracujemy, czy co się wydarzyło. A takich elementów, które mogą mieć wpływ nie tylko na starty w danym tygodniu, ale na dłuższy okres czasu jest więcej. Także ja osobiście nie zastanawiam się nad tym, co kto mówi. Też mam taką zasadę, że nie przejmuję się opinią ludzi, których nie cenię, którzy nie są dla mnie autorytetem. Więc staram się nie czytać, ani nie zwracać uwagi na to wszystko, co się dzieje, tylko realizować swój program. A jedyną osobą, która ma prawo mnie oceniać, to znaczy nie jedyną, ale osobą, która przede wszystkim ma prawo mnie oceniać i ocenia, to jest Agnieszka. I w pewnym momencie też wyniki mówią same za siebie. Jeżeli przeanalizujemy drabinki turniejów wielkoszlemowych, to może się okazać, że tak naprawdę zawodniczkę z piątki tej rangi, tego formatu zawodniczkę, jak Agnieszka grała w ostatnim mecz w grupie, w szlemie, trafia się dopiero w granicach półfinału albo dopiero w finale. Masters też daje taki obraz tego, kto w danym sezonie, czy przede wszystkim w pewnej części sezonu na najwyższym poziomie. I tam trafiają dziewczyny praktycznie i te nazwiska, które tak naprawdę w szlemach trafia się gdzieś od ćwierćfinału, nie zawsze, dopiero od półfinału. Jeżeli chcemy odnajdować takie porównania, analogie między szlemem a mastersem i sobie tutaj gdybać teraz, co by było gdyby, albo jak to się może potoczyć, to mówię, w
100%, że tak. Nawet nie analizując tego, też mogę powiedzieć, że jak najbardziej jest w stanie wygrać. To jest taki utarty schemat, taki już trochę slogan utarł się, że jak jest w szlemie, to musi być szybko, bo ktoś kiedyś tak powiedział, że jak w szlemie się szybko wygrywa, to jest łatwiej. No, chyba nie do końca, bo jak zerkniemy czasami na rozwój sytuacji w turniejach wielkoszlemowych, okazuje się, że gdzieś tam kluczowy mecz jest rozgrywany w trzeciej czy czwartej rundzie. Wtedy ci faworyci, czyli zawodnicy, którzy potem wygrywają szlemy, bronią meczowy gdzieś tam w czwartej rundzie. Ja pamiętam chociażby na Lee w Australii z Szafarzową, gdzie Szafarzowa przestrzeliła o centymetry i potem na Lee wygrała cały turniej. To bodajże była czwarta runda. Pamiętam też wielokrotnie mecze Sereny, gdzie męczyła się właśnie gdzieś w trzeciej, czwartej rundzie. W Paryżu chociażby. Agnieszka miała też ten początek w Singapurze, wiadomo, bardzo ciężki. A teraz Tomasz Wiktorowski o najważniejszych tenisowych chwilach, kluczowych momentach w karierze Agnieszki Radwańskiej. Takim jednym z takich elementów to był turniej w Miami. To był taki jeden etap, Agnieszka powiedzmy zaliczyła, bo turniej w Miami, Pekin, Montreal, Tokio, finał Indian Wells. To jest taki etap tuż przed byciem naprawdę wielkim tenisistą. Wygranie tych turniejów świadczy, że jest się świetnym tenisistą, że jest się bardzo dobrym tenisistą, jest się w czołówce i że pozostanie się już w annałach tenisa, ale są jeszcze inne etapy. Kolejny etap, moim zdaniem, to jest właśnie, co się dzieje w takich turniejach jak Masters i w takich turniejach jak turniej wielkoszlemowy i Igrzyska Olimpijskie. Czyli to już jest chyba ten ostatni level, to znaczy bycie legendą. Może nie legendą. Legendą jest Martina Navratilova, legendą jest chodzącą, żyjącą w tej chwili i grającą Federer i Djokovic. Natomiast Agnieszka jeszcze na pewno nie jest i jeszcze ma kawałek drogi do pokonania, żeby móc o niej tak mówić. Na pewno jest już w tej chwili wielką tenisistką, ale jeszcze są cele i wyzwania przed nią właśnie, żeby znieść się jeszcze wyżej. Na pewno też bycie numerem jeden w rankingu też jest takim celem. No to, ale tak jak mówię, pierwsza bariera dla mnie to był finał w Miami. To było to zaliczenie tego pierwszego takiego naprawdę etapu z tej najwyższej półki. Tutaj Masters przeniósł ją jeszcze wyżej, natomiast są jeszcze kolejne cele do osiągnięcia. Jest 4-5 lat temu, czy z 8 lat temu, to byśmy powiedzieli, że to już jest musztarda po obiedzie. No. Albo już jest bardzo blisko tego deadline'u, ostatnie metry jej karierze. Natomiast mamy w tej chwili niezbite dowody, na przestrzeni, które zbieramy na przestrzeni ostatnich lat, że tenis się jednak zmienił. I wtedy, kiedy wchodziły młode, utalentowane zawodniczki na szczyt, jak Seles, czy potem Hingis, czy kilka jeszcze innych młodych, wielkich gwiazd, chociażby tak jak było też w męskim tenisie, jak Chang swego czasu, prawda? Wtedy dziewczyny to wygrywały i dochodziły do finałów, jak miały 16 lat. To jest 4-5 lat różnicy i to jest ten przedział czasu, o którym możemy sobie teraz powiedzieć, że Agnieszka cały czas go ma, a wygrywają szlemy dziewczyny 30-letnie. Kilka jest takich dziewczyn, przecież Stosur jest, Schiavone, Serena, ale to etatowo wygrywająca szlemy, ale jeszcze Szarapowa, Beneta, więc powiedziałbym, że w ostatnim czasie rzadkością były sukcesy tych młodych dziewczyn, bo tutaj tylko Kwitowa i tak naprawdę Azarenka. I nikt więcej w ostatnich latach, natomiast czas na pewno jeszcze jest, co nie znaczy, że siadamy teraz szczęśliwi po Mastersie i stwierdzamy, że to poczekamy teraz do 30 na szlema. Nie, no będziemy cały czas pracować, żeby to się wydarzyło jak najszybciej, ale spokojnie. Agnieszka Radwańska słynie z wielkiej odporności psychicznej i fizycznej. Potrafi bardzo długo utrzymywać ogromną koncentrację. Tenisista koncentruje się w taki sposób falowy, ale musi się skoncentrować 120 razy w meczu. Tak? Czasami musi się skoncentrować 150 razy w meczu i jeszcze utrzymać koncentrację w czasie całej wymiany. Wiadomo, że ten pik, jeżeli chodzi o koncentrację, musi przyjść w momencie returnu. I zaczyna się taka koncentracja w momencie podrzutu piłki przez przeciwnika. Wiadomo, że jest to inny rodzaj koncentracji niż na przykład skoczków czy lekkoatletów, którzy mają 6 prób, prawda? Oni mają zupełnie inne techniki i relaksacji, i techniki tego, żeby właśnie uzyskać tą większą koncentrację. Więc tutaj też bym był ostrożny z jakimiś analogiami czy różnicami. Natomiast trzeba sobie zdawać sprawę, że w tenisie ten element mentalny, ta strona mentalna jest bardzo, bardzo ważna. Myślę, że to wszyscy wiedzą, ale nie zawsze, gdy przychodzi do oceny, na przykład jakichś wyników czy oceny występu zawodnika, nie wszyscy zaglądają w tą szufladkę z tą częścią mentalną, bo to jest niemierzalne, bo tego nie widać. Poziom tenisa kobiet, okej, rozumiem malkontentów i wiem, o co im chodzi, mówiąc, że jest niski, taki, śmaki czy owaki. Każdy ma prawo oceniać, ale może poziom generalnie jest niższy niż był, ale z kolei dużo więcej dziewczyn podniosło swój poziom do tego, na tej najwyższej bariery, do tej granicy górnej w tej chwili, którą powiedzmy wyznacza Serena. Jest coraz więcej dziewczyn, które są w stanie z nią rywalizować i więcej dziewczyn, które są w stanie grać
piłki z taką prędkością i wytrzymywać nie tylko mecze, ale całe turnieje, nie tylko turnieje, ale całe wycinki. I tak to wygląda. Mówię, niedoceniany jest i nierozważany bardzo często ten aspekt mentalny. Każdy chyba, kto śledzi tenis, czy sam amatorsko chociażby uprawia tą dyscyplinę, to zdaje sobie sprawę, że obciążenia, które były kiedyś, mają się nijak do tych obciążeń, które w tej chwili mają współczesne zawodniczki. Poziom wyznaczają dane czasy, tak? W danej dekadzie zwykle z dekady na dekadę ten poziom się podnosi z jakiegoś powodu, bo szybkość piłki, bo właśnie przygotowanie fizyczne zawodników, bo możliwości na przykład sprzętu, bo coś innego i to w jakiś sposób się zmienia, przez co ten poziom idzie do góry. No jak zobaczymy prędkość piłki, jaka była, nie wiem, 20 lat temu, czy chociażby 15 lat temu i chociażby porównamy prędkości serwisów, które były kiedyś i które są średnio w tej chwili. No kiedyś, ja pamiętam, była taka zawodniczka Brenda Schulz-McCartney, tak? To była jedyna dziewczyna, która była w stanie serwować gdzieś tam w okolicy 200 km na godzinę, no ale też no, jest to nazwisko bliżej nieznane kibicom tenisa. Ją znali ci, co oczywiście znali dyscyplinę, no to trochę taki Karlowicz w tej chwili, tak? Natomiast jeżeli mówię, spojrzymy na obciążenia, które są, no to są w tej chwili są zdecydowanie większe. Tak samo jest chociażby, nie wiem, spójrzmy na mecze piłki nożnej sprzed 20 lat. No, nikt nie kwestionuje tego, że polska drużyna w latach 80. czy 74. rok była wielką, wspaniałą. 3 października, kiedy kościoły protestanckie obchodzą Dzień Reformacji i 1 listopada. Oto program papieskiej wizyty. W poniedziałek o godzinie 11 na międzynarodowym lotnisku w Malmö nastąpi oficjalne powitanie Ojca Świętego i spotkanie papieża z premierem Szwecji. O 13.50 będzie miała miejsce wizyta kurtuazyjna urodziny królewskiej w Pałacu w Lund. O 14.30 wspólna modlitwa ekumeniczna w katedrze luterańskiej w Lund. O 16.40 spotkanie ekumeniczne na stadionie Malmö Arena w Malmö. O 18.10 spotkanie papieża z delegacjami ekumenicznymi w Malmö Arena. We wtorek o 9.30 msza święta na terenie Swedbank Stadion w Malmö, a o 12.30 nastąpi uroczystość pożegnalna na lotnisku w Malmö, po której Ojciec Święty odleci do Rzymu. Otoczmy naszą modlitwą tę pielgrzymkę, by była ona owocna dla mieszkańców Szwecji, jak również i dla nas. Nic udowadniać. Myślę, że Agnieszka w tej chwili przechodzi taką barierę. W przyszłym roku wystartuje na przykład 2 razy mniej. Wbrew pozorom to już jest dużo. I jeżeli powiemy sobie, że ktoś startuje 20 razy, to 2 turnieje to jest 10%. Taka 10% zmiana z sezonu na sezon to jest już sporo. Wiadomo, że numer 1 to jest taki cel naturalny dla każdego tenisisty, prawda? Ale nie mam żadnego innego celu związanego z rankingiem. Może z wyjątkiem tego, żeby być w 8. To jest też taki cel, aczkolwiek on jest, wynika z tego, że się dobrze gra. Wynika z tego, że jest się przygotowanym, jest się konsekwentnym i solidnym na pewnym odcinku czasu. I to już jest wystarczające. Wiadomo, że te nasze cele są trochę inne. Naszym głównym celem, tego dawno nie mówiłem, tego kiedyś mówiłem, naszym głównym celem jest to, żeby ona była zdrowa. Żeby była przygotowana i to jest główny cel. Bo jeżeli ona będzie zdrowa, to może trenować. Jeżeli może trenować i jest zdrowa, to również ta strona mentalna jest, pewnie będzie w dobrej kondycji. To potwierdzają nasze badania, co kwartał zresztą robione. Jeżeli jest zdrowa, jest przygotowana mentalnie, możemy realizować trening tenisowy taki, jaki chcemy i wtedy możemy myśleć o wynikach. Ten sposób, chociażby jak ona przechodzi przez sezony, powoduje, że jeżeli nie będzie tak jasnego punktu, jakim jest Serena i tylko i wyłącznie ona, bo wszystkie inne dziewczyny mają lepsze i gorsze momenty, osiągają spektakularne sukcesy, ale potem gdzieś tam mają te właśnie wahnięcia formy, o których mówiliśmy wcześniej. Agnieszka jest zawsze bardzo solidna. Na zakończenie Tomasz Wiktorowski opowie o nowinkach, które pomagają w trenerskiej pracy. Teraz te informacje są Kaja. Mamy w bardzo ciekawej formie dostarczane. Ja mogę poprosić tak naprawdę o każdą informację, która mnie interesuje z meczów, które są obsługiwane przez Hołkaj, czyli z kordów, które są obsługiwane i rejestrowane przez Hołkaj. Mogę, tylko że są pewne ograniczenia. Prędkości po uderzeniach po koźle akurat nie, ale przy serwisach na przykład jak najbardziej, rodzaje błędów, z których uderzeń wynikają. Mogę również poprosić o rozwiązania na przykład serwisowe przy danym wyniku, czyli na przykład przy przewadze, czy przy breakpoincie.
mogę analizować to, jak zawodniczki, jak inne zawodniczki na przykład zachowują się wtedy, kiedy na przykład bronią piłek na przełamanie, czy piłek chociażby meczowych, czy jak zachowują się przy breakpointach, czy jak zachowują się przy sytuacjach, kiedy prowadzą 40-0, albo kiedy są na przykład po 30. To jest kopalnia wiedzy, z której korzystamy i to korzystamy sporo. Już w tej chwili pracują inżynierowie na tym, żebyśmy mieli taki interfejs, do którego trenerzy WTA będą mogli się logować i gdzie będziemy mogli też widzieć powtórki. Bo wiadomo, że Hawkeye również nagrywa to, co się dzieje na korcie z tych chyba 12 kamer, które są zainstalowane. Natomiast no, my dostajemy ten obraz komputerowy i same statystyki, tak? Czy chociażby punkt kontaktu z piłką, czy procent tego, w którym miejscu na korcie zawodnik uderza piłkę, czyli za linią końcową, czy w korcie, czy jeszcze bliżej w korcie. Punkty, takie grafy, gdzie na przykład trafia piłka mniej więcej, czy gra długą piłkę w okolice linii końcowej, czy gra w okolice linii serwisowej, czy gra returny bardziej do środka, czy gra returny bardziej do boku. Co sobie tak naprawdę wymarzycie, możemy dostać. Natomiast nie możemy dostać w tej chwili jeszcze jakby powtórek, że nie mogę sobie zobaczyć, co się działo przy wszystkich sytuacjach po 30 i obejrzeć tych punktów. Tak? Ja mogę dostać tylko tą jakby elektroniczną informację w postaci takiej czy innej statystyki, a oni pracują w tej chwili nad tym, żeby te dane mogły być kompresowane, bo problem jest w tej chwili w magazynowaniu tej bazy danych. Przed meczem, po meczu mogę się do nich udać i dostać wszystkie informacje i statystyki. Nie muszę oglądać meczu, aczkolwiek powiem szczerze, że obejrzenie meczu jest niezastąpione. Informacje dnia w skrócie. Przed mikrofonem Robert Kawka. W Damaszku ostrzelano ambasadę Rosji. Nikt nie ucierpiał, lecz są szkody materialne. W tym uszkodzone 4 samochody, poinformowały rosyjskie media. Jeden z dwóch pocisków eksplodował nieopodal głównego wejścia do biura ambasady, a drugi na terenie wokół budynku. Rosyjskie MSZ zapowiedziało ściganie sprawców, lecz też monitorowanie reakcji świata na ten incydent. Łódzki sąd aresztował na 3 miesiące Marka N., który prowadził nielegalny dom schronienia w Zgierzu. Posiedzenie sądu w tej sprawie trwało kilka godzin. Szczegóły sprawy zna Piotr Krzysztofiak. Obawa matactwa i grożąca wysoka kara więzienia. Tak swoją decyzję co do aresztu Marka N. uzasadnia łódzki sąd. Z jego decyzji zadowolony był prokurator Piotr Plusarczyk z prokuratury okręgowej w Łodzi. Sąd aresztował na 3 miesiące pana Marka N. Grożąca obawa wysokiej kary, także była matactwa. Nie przyznaje się do nich. Marek N. zatrzymany został w środę nad ranem w Zgierzu. Jeszcze tego samego dnia usłyszał zarzuty znęcania się nad 19 podopiecznymi ośrodka oraz narażenia życia i zdrowia 5 z nich. Podejrzany jest też o oszustwo i jego usiłowanie. Nie przyznaje się do winy. Grozi mu do 8 lat więzienia. Piotr Krzysztofiak, Radio Łódź. Rosną ceny mieszkań w Polsce, wynika z raportu firmy Home Broker. W zestawieniu porównano ceny transakcyjne w największych miastach. Wynika z niego, że wartość tego typu nieruchomości jest najwyższa od 5 lat. Największą różnicę widać w 2 miastach, we Wrocławiu i w Krakowie. W Krakowie roczny wzrost cen przekroczył 7%, a we Wrocławiu 8%. Mówi współautor raportu Marcin Krasoń. Wzrost cen mieszkań odnotowano również w Lublinie, Szczecinie oraz Poznaniu. Zdaniem Krasonia przyczyną tego trendu jest fakt, że nieruchomości stały się atrakcyjną lokatą kapitału, co zwiększyło popyt, a co za tym idzie, cenę. Nie za bardzo przekonuje ich oferta depozytowa w bankach albo obligacji skarbowych. No i spoglądają właśnie na rynek najmu, który dość dynamicznie się w Polsce rozwija. W Warszawie, która jest największym rynkiem nieruchomości w Polsce, ceny mieszkań nieznacznie spadły o 1,5%. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Dyrekcja Zakładów Oczyszczania Miasta w północnej Toskanii zaleciła swym pracownikom przymusową dietę. Okazuje się bowiem, że ci z nich, którzy są otyli, częściej od innych ulegają wypadkom przy pracy. Otyli pracownicy mają kłopoty z wsiadaniem i wysiadaniem z ciężarówki. Kończy się to nierzadko wypadkiem i kontuzją. Decyzję o tym, aby pracownicy ci stracili nieco na wadze, podjęła dyrekcja w porozumieniu ze związkami zawodowymi i zakładowym lekarzem. Dotyczy ona 40% załogi. Na schudnięcie o 10% otyli pracownicy mają od 6 do 12 miesięcy. Nie zalecono im specjalnych ćwiczeń ani gimnastyki, lecz zdrowe odżywianie się, takie jednak, by nie opadli z sił potrzebnych do pracy. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Polskie Radio 24. Słowem wszystko.
Na naszym zegarze 3 minuty dokładnie po pół do 22 trwa wieczór na antenie Polskiego Radia 24, w którym czas już teraz na reportaż. Remigiusz Pawlak, z zawodu masażysta, utracił wzrok w wieku 6 lat. Nie sprawia wrażenia osoby niepełnosprawnej. Nie czuje się bezradny, schodząc do metra czy stojąc przy skrzyżowaniu ruchliwych ulic. Mimo że nie widzi, bez trudu rozpoznaje bryły budynków i potrafi określić ich wysokość. Odróżnia też kolory materiałów, bo jak twierdzi, barwy emitują określone ciepło. Swoją wiedzą dzieli się z innymi ociemniałymi, ucząc ich tak zwanej orientacji przestrzennej, by po ciemku nie znaczyło po omacku. Zapraszam Państwa do wysłuchania reportażu Alicji Grębowicz. Po ciemku. Z każdymi nagraniami ma się emocje, prawda? Zresztą to nie muszę Pani mówić, bo uważam, że niektóre nie były dobrze nagrane, a ktoś mi mówi: o ty stary, jak to żeś, gdzie ty żeś to nagrywał? No. Pan zbierał dźwięki. Tak. Dla nas dźwięk to jest przede wszystkim bezpieczeństwo, prawda? Na zasadzie analizy dźwięku ty musisz nauczyć się stawiać kroki. Ale przepraszam, tutaj jesteśmy, w miejscu, jak rozumiem, panu nieznanym, tak? Tak, opisałby mi pan to miejsce? Przed nami się znajduje ulica, krzaki, za nami z tyłu jest budynek, po prawej wejście do tego budynku, tam w lewo jest jakieś kolejne wejście do tego budynku. Budynek na moje ucho ma może z piętro dwa. Rzeczywiście. Bo słychać z ulicy, jak nad budynkiem kołują dźwięki. Ja przede wszystkim tak, no muszę słyszeć, co się dzieje przede mną, co się dzieje za mną, żebym na coś nie wpadł. Laska jest generatorem dźwięku. Ja sobie nią generuję dźwięk. Tu, a tu. Inaczej słychać już. A to jest tylko, nie wiem, metr, półtora metra, prawda? Przesunięcie już. Niewidomego trzeba nauczyć, żeby odbierał wieloma zmysłami. Ruch powietrza, wibracje, bardzo dobrze czujemy na policzkach, gałkach ocznych. Stoimy gdzieś tam w tym tłumie, to musimy wyłapać moment, żeby właśnie ten tramwaj czy autobus nas nie potrącił. Teraz autobusy są bardzo ciche, bardzo cichutkie. I teraz jest hałas i gwarantuję Pani, że gdyby Pani stała przy ulicy, nie usłyszy Pani, że ten autobus podjeżdża. Ale jeżeli zbliży Pani sobie rękę do twarzy na przykład. Tak. O, właśnie. Czyli pan czuje, teraz czuje moją rękę. Tak, tak. Ona już zmienia to ciśnienie powietrza. Prawda? I wtedy już wiemy, że mamy się usunąć, mamy się przesunąć w lewo, w prawo. I teraz gdzie mam rękę? Teraz? Po lewej stronie. O, teraz. Teraz ma Panie po prawej mojej stronie. Dla osoby, która dużo chodzi po ulicy, dużo się porusza, dużo potrafi to czytać, to zrozumieć. Budynek, krzaczki, prawda? Po lewej stronie też krzaczki. Dzień dobry. Dzień dobry. Słuchać tych największych gigantów, geniuszy, przemawiających na wykładach do niego. Jeden z nich, mówiąc o tym cudzie, tak, jaka go spotkała Nagrodzie Nobla, powiedział: trzeba, powiedział Krebs, chodzić co dzień do laboratorium na 9 rano i pracować tam do 5 i tak przez 40 lat. No, genialny fragment, który pokazuje ogromną pokorę, pracowitość i absolutne oddanie się idei w przeciwieństwie do, powiedzmy, jakiejś romantycznej wizji o przebłysku geniusza, który się zdarza raz na jakiś czas. Znaczy, wiesz, taka praca przez 40 praktyka, lat. To, co powiedziałaś, też bardzo ważne i to mimo tego, o, to widać też u Dawkinsa chwilami świadomie, chwilami nie, mimo tego snobizmu i kastowości brytyjskiego towarzystwa. Widać też, jak to się zupełnie zmienia w środowisku naukowym.
Widać właśnie taką zasadę, że okej, to znaczy wiadomo, że ty jesteś profesor, ja jestem młodszy asystent, natomiast pracujemy razem, mamy coś do powiedzenia, ja mam coś do powiedzenia, mam pomysły. Zupełnie inny sposób uprawiania nauki, zupełnie, jeżeli tak mi się wydaje, wiesz, nigdy oczywiście, jak sama wiesz, nie studiowałem w Oxfordzie, ale jeżeli masz za sobą taką edukację, to dużo łatwiej ci. Później. A też następna rzecz, która pewnie też również i na tobie zrobiła w tej książce wrażenie, jak oboje wiemy, Dawkins odszedł z katedry biologii i zajął stanowisko, to się Simony Professor for Public Attestation of Science. Nie mamy w ogóle tutaj i czego porównywać. Jak sobie w tym momencie przypominam, że ci nasi wspaniali polscy oligarchowie zajmują się głównie dofinansowywaniem, jeżeli czegokolwiek, to kolejnej świątyni Opatrzności Bożej. Czy któryś z nich pomyślał o tym, żeby sfinansować właśnie katedrę na przykład, czy też cykl wykładów, stypendium naukowe? No, na przykład senator Jan Żaryn dostał ostatnio na sfinalizowanie, na zrealizowanie swojego projektu opracowania notatek kardynała Wyszyńskiego. Chyba niedługo, Haniu, nie będziesz musiała mnie zapraszać, ponieważ dokładnie wiesz, o czym chcemy mówić. Najzabawniejsze jest to, i przypuszczam, że również tak jak i ja zwróciłaś na to uwagę, że większość pretensji po ogłoszeniu przez pana ministra Gowina tychże racji dotyczyła nie tego, że z publicznych pieniędzy finansowane będą opracowania właśnie myśli chrześcijańskiej Uniwersytetu, znaczy Akademii Teologii Katolickiej czy czegoś tam i o kardynała Wyszyńskiego, tylko kto to będzie robił. Natomiast takie pieniądze... Senator związany z partią rządzącą. Dobrze, powiedzmy dla tych słuchaczy, którzy nie wiedzą, o co chodzi. Jan Żaryn będzie realizował projekt wyceniony na 1 000 000 zł. Zespół przez niego kierowany. Osoby od niego zatem uzależnione finansowo, czyli te, które będą musiały być mu wdzięczne. Czyli tworzy się jakaś sieć zależności. Będą opracowywały za ten 1 000 000 do wspólnego podziału 30 tomów, owszem, czy odsłon, czy woluminów notatek kardynała Wyszyńskiego za twoje i moje również pieniądze. Tak, ale wszystkie pozostałe projekty są w tym, w Polsce nie ma do dzisiaj tak naprawdę przyzwoitej monografii Szkoły Lwowskiej. To jest jedyna. Mówimy o matematyce, tak, o osiągnięciach polskiej matematyki. Tak, to jest matematyka i taka trochę filozofia matematyki też, więc to jest coś już, co w ramach ministerstwa, znaczy coś, co zdecydowanie podpada pod Ministerstwo Kultury, a nie. Ale nikt o tym nie pomyślał, natomiast jeżeli myślisz, że Platforma Obywatelska była lepsza, to nie, ponieważ wtedy nikt tak nie myśli. Ja tak nie myślę, ani ty. W tym studiu nikt tak dobrze, nie myśli. Dobrze, ponieważ to wtedy oczywiście nie pan Żaryn, który zasłynął swoimi licznymi zleceniowymi pracami w IPN-ie, ale ktoś inny z tegoż samego Ministerstwa Kultury dostawał równie duże pieniądze na opracowywanie dzieł siostry Faustyny. No w tym więc roku mamy, tak, będzie sporo o Faustynie. Tak, więc mamy polski wkład w kulturę światową i polski wkład w naukę światową, to będzie kardynał Wyszyński, siostra Faustyna, Katolicki Uniwersytet Lubelski i jeszcze... No i właśnie tutaj mam wytrost... Znaczy ja wiem, że podnosimy się z kolan, tylko może nie w tę stronę. Tak. Owszem, ale to też... Albo inaczej, albo wiesz, sparafrazujmy piękną anegdotkę o styce, wiesz, podnoś się z kolan, ale może jednak maluj przyzwoicie przy tym, no. Drodzy Państwo, no staramy się zachować optymizm tej sytuacji, ale... jak nie, to przynajmniej śmieszności wyciągać, bo co nam... Ale logiki zostanie. Żadnej w tym nie ma, bo już można by pomyśleć, że nasza nauka legła w gruzach z powodów finansowych i to poniekąd jest prawda, ale nie jest prawdą, że tych pieniędzy w ogóle nie ma, bo widzimy, tak, można, ile milionów można na Świątynię Opatrzności przeznaczyć, ile milionów można przeznaczyć dla uczelni ojca Rydzyka na
szkolenie prokuratorów w tym, jak mają rozmawiać z dziennikarzami. To też ostatnia głośna sprawa. Duże miliony na to poszły. Czy teraz właśnie ten milion na projekt opracowania notatek kardynała Wyszyńskiego. No więc jak ja czytałam, szczególnie ten fragment o tej popularyzacji nauki w stylu anglosaskim w mediach, no to oczywiście było mi dosyć wygodnie myśleć, ach, bo oni mają wielkie pieniądze, ach, bo oni mogą sobie pozwolić na zatrudnienie... Nawet małe pieniądze można wydawać mądrzej, małe pieniądze właśnie, można wydawać... To jest znowu kwestia priorytetów i postawy. Po pierwsze pracowitości, a po drugie właśnie wydawania tych pieniędzy na odpowiednie cele. No tutaj właściwie, ile byśmy tych pieniędzy nie mieli, to one jednak zawsze nie idą na naukę, tylko właśnie na... Dobrze, ale sami widzimy, co się dzieje, no jeżeli już w tej chwili jest to tak, że nawet przed reformą oświaty polskie dzieci mają więcej godzin religii w szkołach niż fizyki i biologii razem. Po reformie, jeżeli do niej, nie daj Boże, ja wiem, że nie powinienem mówić nie daj Boże, ale wada języka polskiego, nie da się inaczej. Mogę mówić nie daj makaronie, jeżeli zostanę uznać mnie za pastafarianina, będzie jeszcze gorzej. Znaczy ja oczywiście wiem, że mamy tego bardzo wyraźne efekty, jeżeli sobie czytamy wyniki badań i ostatnich badań socjologicznych. Jeżeli się okazuje, że w grupie wiekowej 20 do 30 lat mamy w tej chwili ponad dwukrotną przewagę zwolenników zaostrzenia ustawy aborcyjnej nad zwolennikami jej złagodzenia, to jak widać ta struktura naukowa, tylko pytanie, czy... Przepraszam, to jest źle postawione pytanie, ponieważ daje się w tę stronę właśnie chcemy. Rozumiem, że to jest ta rewolucja kulturalna, którą zapowiedzieli ostatnio pan prezes Kaczyński razem z panem premierem Orbanem. O właśnie, rzeczywiście, to ten duet przecież. No ale to w takim razie zostawmy politykę, na którą w tym momencie nie mamy bezpośredniego wpływu. Porozmawiajmy o świecie książek i publikacji. Wróćmy do tego, bo ciekawa jestem, jak tobie czytało się ten fragment wspomnień Richarda Dawkinsa dotyczący współpracy z wydawcami. Dopiero musiało być ci ciężko. Mi było ciężko jako dziennikarce czytać o tym wspaniałym świecie mediów anglosaskich. No a tu jak Richard Dawkins pisze o swoim wspaniałym wydawcy, jak John Brockman, jakie on listy do niego pisał, jak on go motywował, jakie potrafił wynegocjować dla niego wspaniałe zaliczki. On potrafił, mógł sobie pozwolić, żeby zatrudnić asystenta na postdoku tak zwanym, czyli na również rok. Naukowca. Na rok asystenta do pisania książki, nie po to, żeby mu wyszukiwał jakieś drobiazgi, tylko faktycznie do realizacji różnych badań zleconych specjalnie na rzecz tej książki. I to było absolutnie zupełnie w normalnym... Co więcej, jest to chyba najlepsza książka, znaczy na pewno jedna z najlepszych książek Richarda Dawkinsa, której po prostu nigdy nie wydam, ponieważ nie stać mnie na wydanie jej w Polsce. Mówisz tutaj o jego pracy nad... książką opowieści przodków, która jest rzeczywiście wspaniała zupełnie. A nie stać cię dlaczego? Ze względu na prawa autorskie? Nie, z tego prostego powodu. Ja akurat nawet mam prawa do tej książki, czy też mogę je mieć w każdej chwili. Natomiast z tego prostego powodu, że ta książka liczyłaby koło 800 stron plus ilustracje. To byłby rok mojej ciężkiej pracy. Przepraszam, że mówię mojej, ale nieskromnie uważam się za jedną Ty zawsze jesteś tłumaczem swoich książek W tym kraju. Natomiast być może bym ją sprzedał w Polsce w nakładzie 2000 egzemplarzy, a może 3. No więc jak ci się czytało tę część o wspaniałych wydawcach? Słuchaj, mniej więcej tak jak o uniwersytecie. No, takie piękne bajki z innego świata. A myślisz, że jest taka szansa gdzieś kiedyś w naszym kraju, że któraś z tych dziedzin zbliży się poziomem funkcjonowania do tego modelu anglosaskiego? Mam na myśli albo kulturę naukową, tą uniwersytecką, albo kulturę medialną, albo właśnie kulturę wydawniczą. Słuchaj, gdybyś zadała mi to pytanie 3 czy 4 lata temu, odpowiedziałbym tak. Natomiast w tej chwili uważam, że nasze takie miłe złudzenie, którym żyliśmy przez 25 lat, że zaczynamy być normalnym europejskim krajem, jest niczym innym, tylko złudzeniem właśnie. No to jeżeli sobie patrzymy na praktycznie niezmienne od roku wyniki sondaży,
No, jeżeli sobie patrzymy na, co gorsza, na te wyniki sondaży, które się zmieniają i na te wyniki badań, to rzeczywiście niestety podział Europy na centra i na centrum i peryferia, jak się okazuje, nie jest podziałem, który można było tak łatwo przekroczyć. No to gorzej jest, że naprawdę ja z dużą sympatią oglądam sobie prezentację wicepremiera Morawieckiego w PowerPoincie. I bardzo bym chciał, żeby Polska była tym właśnie kolejnym centrum, tylko że jeżeli my będziemy wydawać pieniądze na naukę, na opracowanie dzieł siostry Faustyny i kardynała Wyszyńskiego, a nie na to, co funkcjonuje praktycznie bez dotacji centralnych, czyli właśnie kolejne centra Kopernika, kolejne uczelnie, no to niestety będziemy... oczywiście będziemy mogli o wspaniałych rzeczy, które faktycznie miały miejsce i młodzi ludzie powinni dowiadywać się tego. A pożegnałeś się z dziadkiem, pradziadkiem? No, byliśmy na pogrzebie i właściwie no... Ale za życia, gdy jeszcze za życia... żył, nie było czegoś takiego? Nie, niestety nie. To ta informacja trafiła do nas trochę jak piorun, ponieważ to było w kwietniu, bodajże na 2 dni przed katastrofą smoleńską. Nadzia? No ja mogę właściwie tak od razu też się podzielić takim świadectwem, ponieważ mam to szczęście, że z mojej bliskiej rodziny właśnie odszedł tylko dziadek. I to była właśnie taka osoba, przez którą właśnie też zobaczyłam, jak Pan Jezus działał, ponieważ on jeszcze ze życia, gdzie po ludzku właściwie możemy powiedzieć, że miał prawo nie wierzyć, oczywiście tylko takim typowo przyziemnym językiem, ponieważ dużo go w życiu spotkało. Wydawałoby się, że do końca właśnie pozostanie przy swoim zdaniu, że tak bardzo gniewał się na Pana Boga, że nie chciał z Nim pojednania. A ja pamiętam, jak byłam właśnie jeszcze mała, zaraz po właściwie pierwszej komunii świętej, robiłam pierwsze piątki miesiąca, a tak właściwie z założenia, bo ksiądz kazał po pierwszej komunii świętej, że dobrze by było. I pamiętam, że ja byłam zawsze zdruzgotana, bo żyłam właściwie w takim świecie, gdzie dla mnie było czymś dziwnym, że jakikolwiek człowiek może nie wierzyć. I pamiętam, że ofiarowałam właśnie te pierwsze piątki miesiąca właśnie z nadzieją, że Pan Jezus powiedział, że nie zostawi właśnie w chwili śmierci bez możliwości spowiedzi, właśnie za mojej świętej pamięci dziadka. I w kilka godzin właśnie przed śmiercią mój dziadek właśnie się wyspowiadał i przyjął komunię świętą. A to była taka osoba, którą właśnie też po ludzku byśmy nazwali, że do końca właściwie pozostanie właśnie przy swoim zdaniu, a jednak dla Pana Jezusa nie ma rzeczy niemożliwych. Tak, no to jest to. Zaraz zresztą wrócimy do tego, jak się do tego przygotować i jak walczyć o to. Henila, pamiętasz, tu w czasie wzrastania mieliśmy takie rozmowy. Pamiętasz Jacka? Tak, pamiętam Jacka i Jacek, jak ostatnio rozmawialiśmy, już mówił bardzo słabym głosem. Ja tylko przypomnę tu radiosłuchaczom, że to już było sporo lat temu. O, widzicie, ja mam nawet tutaj zdjęcie Jacka, które otrzymałem, to możecie sobie popatrzeć. To jest Jacek. Jacek w 2002, czyli to będzie w 74 roku, kiedy umierał. Ile miał lat? 75. No, miał koło 20 lat, nie? Coś koło tego. I on kiedyś tu przedzwonił i okazało się, że jest śmiertelnie chory. I my się łączyliśmy z nim tu na antenie. Heniu, pamiętasz te rozmowy z Jackiem? No i właśnie najbardziej to, co mi zostało, to, że Jacek pocieszał nas. To było ciekawe. Tym swoim ciężko zmęczonym głosem, ale takim radosnym, mówił do nas. I to on nam dawał to światło. On nam przekazywał, jest ktoś, kto niesie latarnię, a my za nim idziemy. I ja właśnie to po Jacku widziałem i dlatego Jacka śmierć, pomimo, wiadomo, że śmierć jest trudna, ale Jacka śmierć była dla mnie taką latarnią, która prowadziła, że on idzie, on odchodzi,
ale on jest radosny, on jest pogodzony z tym, co się stanie i co będzie. Mhm. I niesamowite było to, że on, wiedząc, jak jest chory, no ładował taką energią i taką radością życia wszystkich, gdziekolwiek był. No i później przeżyliśmy, że już jego wśród nas nie ma. Ale mówię, nie było nam przykro. Myśmy się ucieszyli tym właśnie, że on nam to, jakby ten prezent, swoim głosem, swoją radością zostawił. Słuchaj, ty, Heniu, na co dzień towarzyszysz ludziom, którzy, bo też udziela się w hospicjum, prawda? Tak, w tej chwili już domowym, ale czasami odwiedzam różne szpitale, w różnych miejscach bywam. Ale chciałbym powiedzieć o pewnej sytuacji, która mnie nauczyła pewnej pokory. Mhm. Któregoś dnia przyszedłem na nockę, jak na jakaś świąteczna, była taka czas, że rodzice młodego Piotra poszli sobie na jakąś zabawę, no bo ja też jestem tego zdania, że ci ludzie muszą też trochę odpocząć, bo choremu się oddawać do końca to jest piękne, ale czasami naprawdę trzeba odpocząć. No i kochani, tak sobie siedzę z Piotrem, rozmawiamy, wtedy słyszę kilka razy takie wyciszenie, dużo głębszy, charkotliwy oddech i cisza. I myślę sobie, mój Boże, czy już? Zawołałem panią doktor, żeby przejrzała sytuację, żeby stwierdziła zgon. No i powiem wam, że byłem mocno zszokowany, bo pani doktor stwierdziła zgon, a ja, żeby nie czuć się, że jestem sam, nie to, żebym się bał, tylko żeby było mi lepiej rozmawiać z Bogiem, modlić się za Piotra, zapaliłem sobie świeczki, zgasiłem światło i tak sobie modliłem się i tak siedziałem koło tego, myśląc, umarłego człowieka. Za chwilę słyszę głęboki oddech i pytam je, Piotr, słuchaj, a czemu zgasiłeś światło i zapaliłeś świeczki? Ja mówię, wiesz, Piotruś, po co? Tak zamyślałem, że będzie jakaś lepsza atmosfera, że będzie fajniej. Potem oczywiście na chwilę go zostawiłem, poprosiłem panią doktor, żeby przyjechała i no, to, co tam trzeba zrobić, żeby okazało się, że dalej Piotr jest żyjący. A Piotruś jeszcze żył 5 lat. I on mi pokazał właśnie to, że można dalej się cieszyć, można dalej przeżywać tą noc, pomimo tego, że no tak naprawdę człowiek bardzo się boi, często bardzo się boi i nie boi się tego, co będzie, tylko boi się, czy umarły osoby, czy nie umie się znaleźć. Może dlatego wysyłamy ludzi poza dom. Nie lubimy, jak ktoś umiera w domu. Współczesny człowiek dzisiaj. Często tak. Ja nie chcę mieć tego problemu, ja nie chcę mieć tej sytuacji. Często jest trudno wyjść do rodziny. Ja mam czasami taką sytuację, będąc w szpitalu czy w hospicjum, że podchodzę i nic nie mówię. Wy wiecie, co się stało. Czasami wezmę taką mamę czy takiego tatę, przytulę i mówię, jestem z wami. I bardzo mi się podobało na Facebooku, kiedy dziadziu siedzi na ławeczce, przynosi telefon do naprawy, mówi, że jest popsuty, a co się stało. No jakoś ostatnio w ogóle nie dzwoni. Nikt z mojej rodziny nie dzwoni. Pomyślmy o tym. Będzie to piękne spotkanie, mocni w duchu. Nie musisz.